Twojej okolicy wybudowali kanalizację sanitarną, a Ty nie masz jeszcze przyłącza? Przyjdź do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Podpisz umowę na projekt i wykonanie, nie zwlekaj, przyłącz się. Postaw na komfort i ekologię. Szczegóły pod numerami telefonu 43 82 86 262 43 82 86 200. Razem zadbajmy o nasze środowisko. Może to się wydać dziwne, ale cena jaj na polskim rynku nie zmieniła się od 10 lat. Mimo że 3 lata temu producenci jaj musieli sporo zainwestować w nowe klatki dla kur przystosowane do wymogów Unii Europejskiej, cena jaj praktycznie nie drgnęła. Nadal można je kupić po 50-60 groszy za sztukę. Pani Anna Michalska z Gruszczyc handluje jajami już 24 lata i widzi, że z roku na rok jest w tym biznesie coraz gorzej. Jest duży spadek. Jest o wiele mniej się sprzedaje teraz niż te 10-15 lat temu. A dlaczego tak jest? Jak pani sądzi? No to jest, bym powiedziała, że też jest spowodowane tymi różnymi reklamami, że są cholesterol, szkodzi, czy coś takiego. To jest, nie jest prawda. No i dieta ludzi też się zmieniła. To też jest dużo. Prawda jest smutna dla producentów. Mimo że jaja są bardzo cennym pożywieniem, bowiem zawierają aminokwasy i całą gamę witamin, z roku na rok jemy ich coraz mniej. Jeszcze 5 lat temu każdy Polak rocznie jadł 215 jaj. Dzisiaj jemy 140. Więc jak to się ma do Japończyków, którzy jedzą 300 jaj rocznie, do połowy tego, co my spożywamy? I obraz jest taki, że u Japończyków choroby wieńcowe praktycznie są marginalne, natomiast w Polsce choroby wieńcowe to jest główny powód zgonu. Cena jaj zależy od podaży i popytu. Ponieważ ten ostatni maleje, ceny jaj nie rosną. Jednak na ich cenę na polskim rynku wpływ ma przede wszystkim eksport. To on ratuje producentów przed bankructwem, bowiem prawie połowa rocznej produkcji, wynoszącej około 9 miliardów sztuk, jest sprzedawana za granicę. Źle się odżywiamy, nie jemy jaj. Po prostu, mimo to, że są bardzo tanie, że są robione na paszach, na zdrowej ziemi produkowane ziarno, pasze zdrowe. Mimo to nie wiem dlaczego, podejrzewam jedynie, że promocja jaj jest żadna. Może Polakowi trzeba wpychać przed oczy to jajko, żeby on zrozumiał, że jest to produkt doskonały. Czy zatem Polak zrozumie, że o spożywaniu jajek należy pamiętać nie tylko w Wielkanoc?